Proszę Państwa, pokażę Państwu grę. Pokażę Państwu grę, która się nazywa RoboQuest i to jest super fajna, urocza giereczka. Malutka. To jest taki rogalik, który trochę ma... ma podobne założenie jak Hades, tyle tylko, że jest z perspektywy pierwszej osoby. Więc trochę inaczej niż Hades, rzecz jasna. Ja wolę to takie z pierwszej osoby, trochę lepiej sobie radzę, trochę lepiej rozumiem ten system strzelania. Nie będę Państwu jakoś tam bardzo dużo czasu zajmował z tą produkcją, chociaż może chciałbym Państwu zająć trochę czasu. Niektórzy mówią, że to zbliżone jest do Borderlands. Ja tak, no pewnie przez ten cel shading cały. Natomiast historia jest odrobinę inna. By w takich ogólnych założeniach Państwu przedstawić, ja to potem pokażę oczywiście jeden do jeden. Natomiast to jest baza nasza, bojowa, a naszym bohaterem jest robot, którego za chwilę będziecie mieli okazję poznać. I ten robot wybiera się na misję. I za każdym razem wraca z misji po zgonie, bo o to tu chodzi, żeby ginąć co jakiś czas. I przynosi materiały, które zebrał podczas tej misji i przy użyciu tych materiałów wzmacnia tam różne miejsca w tej bazie. Jeden z moich ulubionych elementów to jest muzeum. W muzeum można sobie złożyć wizytę, zobaczyć jakie rzeczy się tam zdobyło, arsenał, bronie i tak dalej. Ale to co nas interesuje aktualnie to jest świat. Nie świat nas interesuje. Historia też nie to. Cinematiki nas interesują, bo cinematiki nas wprowadzają w tę opowieść, żebyście Państwo wiedzieli, z czym macie do czynienia. Więc cała opowieść tutaj zaczyna się takim oto wstępem. Proszę się zapoznać. 2750 rok, proszę Państwa. I tutaj jedzie bardzo zacny pojazd, w którym można zamieszkać najwyraźniej i trzeba zamieszkać, bo planeta Ziemia jest najwyraźniej w takim stanie, że samochód zdaje się być dobrym miejscem. Ale napęd, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na napęd, widocznie jest to przyszłość, bo nie ma kół, więc nie można sobie przebić opony. Więc dziewczyna spokojnie może jechać sama, bo nie trzeba kół zmieniać. O Boże, nie powiedziałem tego. Przepraszam wszystkich, którzy się poczuli urażeni z tego powodu. Więc dziewczyna znajduje robota na pustyni. I mówi, o nie, znalazłam robota, ale jednak to fajnie, zaliczone. No i robot zostaje wciągnięty przez, dziewczyna go porywa wbrew jego woli i zamyka go w tej kanciapie. I go próbuje zrobić mu krzywdę, uruchomić go wbrew jego woli. I mu wsadza baterię. Tak to nazywajmy. On się budzi, ten robot, i mówi, o nie, gdzie mnie zabierasz? To jest przemoc. Nie wyraziłem zgody. I ucieka. I mówi, ty, chciałaś mnie wykorzystać. A ona mówi, źle się zrozumieli. Ona jest zadowolona, on jest też zadowolony. A jednak dobrze, żeśmy się znaleźli na pustyni. I od teraz jedziemy razem do zaginionego miasta. I docieramy do tego zaginionego miasta za lada moment. Resztę tej fabularnej historii Państwu opowiem. Chciałem jednakowoż Państwu zaprezentować gameplay, który jest bardzo sympatyczny. Jak całość. Aha, nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy. Ta gra jest dostępna na Steamie za niecałą stówę i ma oceny powyżej 90%, ale jest też w Game Passie w ramach abonamentu Game Pass, więc możecie sobie tu i tu ją zakupić. Za 110 kosztuje na Steamie. No dobrze. No to się pomyliłem. Więc proszę Państwa, oto wsiadamy w ten pojazd nasz i jedziemy szukać tego zaginionego miasta. Docieramy do jakiegoś tajemniczego kanionu. Tam gdzieś jakieś struktury z tyłu, ale to za daleko, poza naszym zasięgiem. Czy to jest opłacone? Nie jest opłacone. Zupełnie za darmo mówię o tej grze. Dla Państwa przyjemności i wiedzy ogólnej. Otwieramy skrzynkę. Ta skrzynka jest lepsza, bowiem ja wzmocniałem ją. Zresztą wrócimy sobie zaraz do bazy. I co my tu mamy? Mamy... O kurde, mamy karabin torpedowy. Noże jakieś, siekiery i mamy, o proszę bardzo, minigana mamy. Bierzemy minigana. Więc oto zaczynamy tę przygodę z takim drobnym arsenałem. Wchodzimy do środka i tam już są przeciwnicy. Wiemy już, co się będzie działo. Będzie się działo strzelanie, kiedy trzeba mieć aima. I trzeba unikać różnych sytuacji niedobrych i strzelać do tych łajdaków. No i przeładować od czasu do czasu. Mamy ilość życia, mamy życie i to życie się wyczerpie. Jak się wyczerpie, to już go nie będziemy mieli. Tu są takie zielone kulki, ale one wypełniają życie do pewnego stopnia. Trzeba być szybkim i się poruszać szybko. I unikać zagrożeń i strzelać do największych przeciwników. Osiedź. No widzicie, zawsze zabrali mi życie. To jest, jak jestem sam i nie muszę opowiadać historii, to jestem znacznie sprawniejszym strzelcem.
O nie, znowu oberwałem. I tu są bomby i trzeba uważać, żeby na nie nie wpaść. I trzeba być szybkim, niewolnym. Więc jak sami państwo rozumiecie, to nie jest do końca gra dla mnie. Ale jakoś sobie radzę. I czasami na mapach są takie fioletowe elementy, jak tutaj. I one, warto tam pójść. I coś ogarnąć. O kurde, ale mnie poranili, Boże. Jak gram sam, to jestem dużo lepszy. Można strzelać z dystansu, tak jak teraz, ale można mieć też broń do walki wręcz i szukać zwarcia. Co jakiś czas zdobywamy levele, odblokujemy różne umiejętności. Na przykład możemy wystrzelić rakiety. Znaczy, rakiety można było od razu wystrzeliwać, zapomniałem o tym. Ale można modyfikować te wystrzeliwanie. I tutaj wchodzimy i czasami tu są jakieś sekrety, tajemnice różne. Czasami są skomplikowane, to są takie zagadki. Czasami są skomplikowane, a czasami są bardzo proste. To jest akurat bardzo proste. I na końcu, w nagrodę, zdobyliśmy okazję, żeby znaleźć jakiś dodatkowy sprzęt. Power Cell to jest taka waluta, którą się tutaj wewnętrznie w czasie jednej misji wykorzystuje, żeby coś kupić, a to jest zwiększa ilość amunicji o 50%, ale zmniejsza szybkość przeładowania tam o 30%. Więc wziąłem to sobie, bo co mi tam. I wychodzimy stąd. Broń się czasami przeładowuje sama, jak strzelacie drugą, więc można się sprytnie przełączać między jedną a drugą bronią. No to taki trik dla prograczy do endgame'u, gdyby ktoś chciał. Czyli w ogóle nie muszę przeładowywać, jak mi się nie będzie to opłacało. Na przykład tutaj i się ta broń powinna przeładować sama. I się przeładowało się. Więc mnie to nie boli, że kazali mi tutaj, zmniejszyli mi szybkość przeładowania. No i tam od czasu do czasu są takie miejsca jak tutaj, że możecie sobie trochę życia odzyskać, możecie sobie otworzyć nową skrzynkę i tutaj jest jakaś nowa broń. To Tesla. Są też bronie snajperskie, które wymagają precyzji, więc to nie dla mnie, rzecz jasna. Ja sobie wezmę tutaj karabin Tesli. Jako drugą broń wezmę sobie wcześniej znaleziony karabin. Plus tutaj ewentualnie można by sobie coś dokupić, jakiegoś shotguna albo Quasar SMG, to jest taki pistolet maszynowy. Wezmę go. Więc wymieniliśmy dwie brońki i ruszamy dalej na poszukiwanie sensacji. I teraz już jestem szybki i sprawny, mam lepsze bronie. Tesla jest w ogóle fajna, bo atakuje obszarowo też trochę. Patrzcie, jaki ja jestem sprawny, jaki jestem szybki i bojowy. Kurde, mam aima. Nikt by się nie spodziewał po mnie tego aima, zwłaszcza ja. To, co jest ważne, to przedmioty, które zdobywamy. Gdzie one są zapisane? W prawym górnym rogu, przy mapie. Te klucze takie francuskie, to jest coś, co jest nam potrzebne do rozbudowywania bazy. Na razie to jest najważniejsza rzecz, jaką można tu znaleźć, z mojej perspektywy, ale ja jestem bardzo początkującym graczem. Mimo, że mój aim jest wybitny, można by pomyśleć, że jestem pro, ale nie, nie jestem, dopiero się uczę. Więc załatwiamy przeciwników i ruszamy dalej. Czyścimy ich wszystkich. Jak wytrawny progracz, unikając strzałów. O tak. A to jeszcze coś zostało? Ktoś jeszcze? Następny? Tu można znaleźć inne brońki też. I można też wsiąść na taką tutaj rurę. Tylko to się źle kończy, bo... właśnie. Wylądujemy w takim miejscu, gdzie wszyscy do nas strzelają, albo wjedziemy pod bombę i to był błąd duży. Okej. Okay. No widzicie państwo, proste jak budowa cepa. Wchodzisz, strzelasz, przechodzisz misję, zdobywasz kolejne rzeczy, zdobywasz następne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ci, co tam jeżdżą po tych szynach, są ważni, bo oni dużo punktów doświadczenia dają. Zdobyłem kolejny level, mam kolejny upgrade. Cyk. Kto tam jeszcze? No, dotarliśmy do ważnego miejsca. To mnie bardzo cieszy. Zrobienie kilku rzeczy, tu się dostaje bonusy. Dostaje się bonusy za ilość zdobytych punktów doświadczenia i za czas, który żeśmy spędzili w grze. Czy w tej grze jest multiplayer? Jest kooperacja. Można sobie poszukać kolegę, robota i razem z nim ruszyć w świat. To jest ważny etap tej opowieści, który nam pozwoli ruszyć dalej, ale... możemy sobie wybrać upgrade.
zwiększymy sobie furię. Potem Państwu wytłumaczę, o co chodzi z tą furią. Tu możemy sobie dokupić różne przedmioty. Można sobie kupić ogóra, na przykład, który zwiększy nasz ilość życia. Czy w grze są pociągi? Jeszcze na żaden nie trafiłem. Czy chcą Państwo wrócić do bazy, żeby zobaczyć, jak ta gra jest zbudowana tam w bazie, czy chcą Państwo spróbować pokonać kolejne wyzwanie? Do Waszej decyzji zależy, bo chciałbym opowiedzieć Państwu jak najwięcej o grze, a moje strzelanie, mimo że wybitne, to rzecz jasna nie jest najważniejsze w tej całej opowieści. Wszyscy chcą do bazy. Kurde, myślałem, że byliście zachwyceni moimi osiągnięciami. No dobra, to idziemy do bazy. No można by sobie kolejne rzeczy wybrać, ale to nie ma znaczenia, skoro ruszamy do bazy. To chyba można zrobić base camp. No niestety, czy jesteś gotowy? Takie niesamowite osiągnięcie, jesteś gotowy, żeby przerwać? No tak jestem, bo tak sobie widzowie zażyczyli. Ale moje klucze francuskie zdobyłem. Klucze francuskie można wykorzystać w workshopie, żeby rozbudować jakieś tam kolejne rzeczy. I tych tutaj segmencików jest pełno. Z każdą kolejną misją nasz robot jest odrobinę silniejszy, albo ma więcej możliwości, albo więcej czynników losowych pozytywnych się przytrafia. O takie rzeczy rozbudowujemy. Więc cały ten układ gry już żeście mieli okazję poznać, już każdy może mniej więcej ocenić, czy mu się to spodoba, czy nie. Więc chyba więcej z gameplayu nie muszę Państwu pokazywać. Zajrzymy sobie jeszcze... no właśnie, pytaliście Państwo tak. Tutaj można się zaprzyjaźnić z innym robotem i sobie go wziąć do drużyny i razem pograć. Tutaj jest pokój, to jest przebieranie. Im więcej gracie, tym więcej możecie odblokować kolejnych robotycznych form. Te roboty się różnią między sobą umiejętnościami, ja mam odblokowane dwa. Pierwszy to jest taki klasyczny, podstawowy robot, który ma tarczę bojową, a drugi to jest taki robot, który wystrzeliwuje rakiety. Chcecie bossa? No, walka z bossem jest długa. Zostawię wam, sobie sami sprawdzicie. No bo teraz musiałbym znowu od początku to przechodzić, nie? Już za późno teraz na bossa. Ale to, co chciałbym wam pokazać, jako że przebyliśmy ważny, ten pierwszy element tej opowieści, to dostaliśmy w nagrodę film. Ja ten film widziałem wcześniej, teraz Państwu pokazuję, żebyście też mogli tutaj sobie go obejrzeć. I to była walka z robotem. Pokonałem wielkiego bossa. Zrobiłem mu dziurę w brzuchu. Więc dotarliśmy gdzieś dalej. To była równa i sprawiedliwa walka. Prawie mnie pokonał. Jak już jest sukces został osiągnięty, to pojawia się dziewczyna, żeby mówić, ale udało nam się razem zrobić sukces. Ole, wielkie drzwi przed nami. Otwórzmy je lepiej. I wtedy będziemy w środku i mamy nową bazę. Znaczy właściwie nie nową bazę, tylko mamy nową miejscówkę, do której żeśmy dotarli przed chwilą zresztą. To z tej miejscówki żeśmy się wycofali. Trzymaj się mocno! O kurde. O nie, człowiek. Niedobrze, szkodnik. Nie wtykaj nosa, gdzie nie trzeba. O ty okropny wirusie, ja ci dam tak do mnie mówić. Jest okropny wirus, pewnie chciał ją wysłać do kuchni. Ona mówi nie. Boże, drogi, polecę za ten gameplay jak nic, nie? To żarty. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają kołek. Ech. I żeby było wszystko jasne, u mnie w domu najwięcej czasu w kuchni spędzam ja gotując. Jestem okropny. Jestem, ale to... No. No i oto się rozpoczął chapter drugi tej całej historii, więc Państwo widzą, że oprócz klasycznego strzelania w tej całej opowieści przytrafiają się także jakieś kawałki historii. I te historie można interpretować w każdy dowolny sposób. Podczas walki, oczywiście za każde, jak się posługujemy daną bronią, to zdobywamy punkty i potem dostajemy emblemat, że oto żeśmy odblokowali tę broń. I to jest forma znajdziek, podejrzewam, że za to są jakieś achievementy, ale nie przyglądam się temu uważnie. Ale to miło wypełniać sobie różne paski i zdobywać jakieś tam punkty, jakieś emblematy, jakieś... Tu są roboty, jak się ich tam ileś zabije, to od czasu do czasu wypadnie z tych robotów karta i to też trafia do kolekcji. Bossy napotkałem 3, 2 udało mi się pokonać, 3 mnie rozwalił, więc jeszcze to dużo przede mną. Tu są umiejętności, które zdobywamy, takie specjalne karty, które pozwalają, które sprawiają, że nasza postać jest mocniejsza. Zakładam, że im więcej odblokowujecie, to z czasem większa szansa jest na to, że zdobędziecie jakieś fajne upgrade'y podczas walki. To jest tak, że przechodzimy przez tę grę, wybieramy sobie różne karty, które poprawiają naszą postać,
I tak co jakiś czas zdobywamy takie rzeczy. Albo jakąś fajną broń. Tam jest dużo, dużo takich zmiennych. To trochę przypomina ten klasyczny tryb ze Slay the Spire czy samego Hadesa. Slay the Spire to jest karcianka, ale tak to jest budowane. Że za każda gra to jest trochę szansa na zdobycie lepszego sprzętu. Możecie mieć szczęście i dostać naprawdę super sprzęt, możecie mieć pecha i wtedy musicie się bardziej wykazać zręcznością. No i tak to wygląda. W całym zarysie to jest oto gra. I komuś się może spodobać, komuś może nie pasować, ale na pewno jest to okazja, żeby miło spędzić parę minut. Taki gameplay to zajmuje tam maksymalnie 20 minut. Połazicie, postrzelacie, akurat macie wolną chwilkę, możecie sobie to porobić, a jak wam się znudzi, to odkładacie i idziecie robić rzeczy inne. Na przykład tak, żeby zająć ręce, oko, potrenować trochę tę zręczność i relacje między okiem a ręką. Nie. Zabawa. Zabawa bardzo przyjemna. Dobry początek na fajną grę. Nie wiem, ona chyba już jest poza Early Accessem, to już jest oficjalny stan tej gry, ale na pewno będą nad nią pracować i dodawać różne rzeczy. Może nie trzeba, bo to jest fajnie rozbudowane. Polecam gorąco, jeżeli ktoś lubi tego typu zabawy.